Chciałabym przywitać Państwa na sesji, którą będziemy prowadziły wspólnie z Agnieszką Walendzik-Ostrowską o upodmiotowieniu kobiet. To ważny temat, który pojawia się rzadko i to jest taki temat, który myślę sobie nie dotyczy wyłącznie kobiet żyjących z HIV, ale kobiet w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o kobiety żyjące z HIV, no to są one bardziej narażone na różne sytuacje, które przeczą temu upodmiotowieniu. Mamy taką sesję, gdzie są same kobiety i z tego też bardzo się cieszę, bo kto inny może mówić o kobietach, jak nie kobiety. Plan na dzisiejszą sesję jest taki, żeby na samym początku zaprosić z prezentacją Magdę Glewicz, która opowie o doświadczeniu kobiety i matki, dlatego że chciałabym, żeby ta sesja zaczęła się właśnie od tego wystąpienia i żeby oddać głos kobietom, których dotyczy to, o czym będziemy dziś mówić, bo tak naprawdę od słuchania kobiet zaczął się projekt, o którym ja trochę powiem, znaczy powiem o tym słuchaniu kobiet i skąd ten projekt, skąd ten pomysł na projekt się pojawił. O samym projekcie Pozytywnie w macierzyństwo opowie Agnieszka, która jest jedną ze współautorek materiałów, które przygotowałyśmy dla kobiet żyjących z HIV, które planują ciążę lub są w ciąży, dla położnych, których zadaniem jest pracować z tymi pacjentkami oraz, i to też o tym Agnieszka powie więcej, bajkę psychoedukacyjną dla dzieci żyjących z HIV lub mających rodziców żyjących z HIV, dlatego że ta grupa nie jest zbyt dobrze zaopiekowana, a sama bajka to jest takie narzędzie, które w nieinwazyjny sposób może pomóc w radzeniu sobie z różnymi trudnościami. I płynnie przechodząc przez dzieci dotrzemy do pani profesor, która ma ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi, no ale też siłą rzeczy w pracy z ich rodzicami. I poprosiłyśmy panią profesor o podzielenie się doświadczeniami związanymi z tą współpracą w relacji rodzic, lekarz, bo myślę, że o tym mówi się bardzo niewiele. A o ile mówimy o współpracy między pacjentem a lekarzem w przypadku osób żyjących z HIV, tak rzadko mówi się o współpracy rodzic-lekarz, a dla leczenia dzieci żyjących z HIV pewnie ta współpraca będzie kluczowa. Ja żyję z wirusem HIV od urodzenia, czyli to już jest ponad 31 lat. Jestem mamą dwójki dzieci. Na co dzień mieszkam w Gdańsku. I od jutro minie rocznica 4 lat, kiedy zaczęłam działać na rzecz osób zakażonych. Jutro tak naprawdę wystartuje kobieca wersja kampanii Niewykrywalni, co było. Będzie wersja kobieca, która będzie poświęcona tak naprawdę kobietom, przyszłym matkom, albo które są już matkami, żeby ich wspomóc wiedzą, doświadczeniem, wsparciem. No tak jak tutaj wspominałam właśnie, jestem zakażona, mam dwójkę dzieci, syn Bartłomiej Sebastian ma lat 8, a córka Agnieszka Aleksandra ma lat 11. Opowiem też później o różnicach między opieką okołoporodową i później po porodzie, jaka była na przestrzeni 3 lat. W szpitalu w Gdańsku oczywiście. Co pomaga tak naprawdę w podjęciu decyzji o macierzyństwie? Można tutaj podzielić to na dwa aspekty. Aspekty same psychologiczne pary oraz później będą też aspekty związane ze służbą zdrowia.
No na pewno pomaga, wiadomo, świadoma decyzja, no bo bez tego to tak naprawdę, no wiadomo, zdarzają się wpadki i tak dalej, ale najczęściej dziecko pojawia się już po świadomej decyzji, po przegadaniu wszystkich spraw w rodzinie. Na pewno w tej decyzji pomagają też prawidłowe wyniki badań u kobiety zakażonej, ogólnie o zdrowej również. I tak naprawdę ważnym elementem jest też, jeżeli kobieta wie o swoim zakażeniu, to niewykrywalna wiremia, bo dzięki temu jest praktycznie zerowe, ewentualnie w okolicy 1% możliwości zakażenia dziecka. Na pewno ważnym elementem jest doświadczenie lekarza zakaźnika w prowadzeniu kobiety. I doświadczenie też lekarza ginekologa położnika, który spotkałam się z dwoma różnymi sposobami prowadzenia ciąży. Jeden był naprawdę wzorowy, a drugi no niestety był prowadzony przez psychologię, wszystko przerzucane było na lekarza zakaźnika, chociaż tak nie powinno być. Wiadomo, dobrze trzeba też, dobrze by było, żeby lekarze, ginekolog, położnik, zakaźnik, ewentualnie jeżeli kobieta ciężarna, żyjąca z HIV ma jeszcze inne schorzenia, żeby byli tak naprawdę ci lekarze ze sobą w kontakcie, żeby wiedzieli co, jak wspomóc prowadzeniu ciąży, żeby nie zaszkodziło to dziecku ani matce, żeby było bezpiecznie. Ważne też jest doświadczenie oddziału położniczego, w którym kobieta zamierza rodzić. Jest różnica, nawet na przestrzeni 3 lat w tym samym szpitalu, jak wyglądała ta opieka. Opowiem to chwilę później. W 2012 roku na świat przyszła moja córka, Agnieszka Aleksandra. Aktualnie no, wygląda inaczej, będzie później. Tutaj jakby to powiedzieć, właśnie miałam lekarza ginekologa położnika, który wszystko spychał na lekarza zakaźnika, ale nie kontaktował się zupełnie z nim, tylko i wyłącznie przekazał informacje przeze mnie. Przez to porównując obie ciąże, w ciąży pierwszej chyba nie miałam z połowy badań wykonanych, bo lekarz ginekolog myślał, że wykona to lekarz zakaźnik, a lekarz zakaźnik, że lekarz ginekolog, więc nie było tego przepływu informacji, który jest bardzo ważny. W opiece już przy samym porodzie na oddziale plusem gdańskiego szpitala to jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Wtedy jeszcze oddział położniczy i ginekologiczny ogólnie mieścił się na klinicznej. W tym momencie jest w nowym kompleksowym budynku, więc to opieka na pewno wygląda inaczej, podejrzewam. Wtedy przy porodzie lekarze dostali kartkę z zaleceniami, jak podawać leki w kropówce, jak ewentualnie podawać później leki dziecku, mojej córce. A lekarze nie wiedzieli nawet, jak rozcieńczyć Norwir, który był podawany w kroplówce podczas porodu. Było dokładnie podane dawkowanie na kilogram masy ciała mojej, a i tak nie wiedzieli, jak to zrobić. Opieka po porodzie tak naprawdę właśnie u mnie przed urodzeniem córki najpierw lekarz zakaźnik mówiła, że będzie to cesarskie cięcie. Nie zapisałam się do żadnej szkoły rodzenia, do niczego się nie przygotowałam, bo nie wiedziałam w tym momencie potrzeby, no skoro cesarka, to cesarka. A miesiąc przed porodem lekarka powiedziała, nie, pani będzie rodzić naturalnie, ja nic nie mówiłam o cesarce, więc kompletnie nieprzygotowana, na pewno brakowało mi wsparcia psychologicznego, bo poród był przedłużający się, dochodziło już do spadków saturacji u dziecka, ale i tak ostatecznie urodziłam drogami natury.
opieka po porodzie również nie należała do jakichś tam profesjonalnych. Najpierw przewieźli mnie do sali dwuosobowej, po czym stwierdzili, że nie, ta pani nie może w ogóle być w sali dwuosobowej, tylko w sali jednoosobowej. Byłam w sali, leżałam 3 dni w sali, w której rodziłam w dodatku, więc niefajne wspomnienie. W 2015 przyszedł na świat mój syn, Bartłomiej Sebastian. Trafiłam do tego samego szpitala, ale opieka była już zupełnie inna. Przed porodem było zaplanowane przyjęcie tydzień przed terminem porodu, żeby wykonać test oksytocynowy i wiele innych badań. Lekarz, ginekolog, położnik, który prowadził mnie, był zupełnie innym, wybrałam zupełnie innego lekarza, który miał naprawdę przeogromne, duże doświadczenie. Dziękuję mu za to, bo w czasie ciąży wyszło, że syn ma wadę wrodzoną układu moczowego. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Aktualnie po prostu jeździmy na kontrolę co jakiś czas, raz w roku aktualnie do nefrologa, też jednego z najlepszych w Trójmieście. Tutaj właśnie leżałam na sali pojedynczej. Na czas porodu byłam przeniesiona do sali porodowej, gdzie w tym momencie lekarze, pielęgniarki wiedzieli już dokładnie co i jak wykonać. Syn urodził się znacznie szybciej niż córka. Teraz powiem, co utrudnia podjęcie decyzji. Na pewno brak warunków do wychowywania dziecka, w tym psychologicznych, socjalnych, bytowych, nieprzygotowanie właśnie emocjonalne, no i nieprawidłowe wyniki badań, tak, bo jest większe zagrożenie. Kobieta, która na przykład świeżo się dowiedziała o zakażeniu, na pewno nie podejmie decyzji o macierzyństwie, mając złe wyniki badań, dopóki się nie poprawią. Tu jest, jak moje dzieci już mają, syn z 2 lata, albo 3, a córka chyba 6, z tego co kojarzę. Nie, syn 2 lata, tak, bo 2017 rok. To z wakacji jest zdjęcie. Co utrudnia jeszcze, to w kwestii medycznej, w służby zdrowia. To tak jak wspominałam, że niedoświadczony lekarz zakaźnik, niedoświadczony lekarz ginekolog, położnik, jest wielu takich niestety w Polsce. No i brak doświadczenia, tak, który doświadczyłam tak naprawdę przy pierwszym porodzie. Jest naprawdę duża różnica. Tak moje dzieci wyglądały 3 lata. Później kochają się i nienawidzą jak to rodzeństwo. Czego mi brakuje w systemie opieki zdrowotnej, co uważam, że powinno być potrzebne, to jest na pewno wsparcie psychologiczne. I to niezależnie, czy kobieta jest zakażona, czy zdrowa, takie wsparcie powinno być na każdym oddziale położniczym. Ja takiego wsparcia potrzebowałam, no, na szczęście otrzymałam je później, już po porodzie, od pani psycholog pracującej w szpitalu zakaźnym w Gdańsku. Właśnie interdyscyplinarnego podejścia do pacjentki, czyli kontaktów między lekarzami, żeby się dogadali nie przy udziale pacjentki, tylko między sobą i później ewentualnie przekazali, co ustalili wspólnie. Właśnie najbardziej brakuje przebadanych leków antyretrowirusowych u kobiet ciężarnych. Najczęściej w czasie ciąży podawane są leki starej generacji, bo są uznawane za bezpieczniejsze, ale one również nie przeszły takich badań klinicznych, więc tak naprawdę nie ma bezpiecznych leków dla kobiet ciężarnych, które po prostu powinny być, tak jak niektóre leki są przebadane, tak tutaj niestety nie. I wiadomo, odpowiedniego postępowania laktacyjnego. Wiadomo, kobieta zakażona nie może karmić dziecka, ale tak naprawdę powinno być poruszony wcześniej temat przed porodem,
przez położną temat, jak można zatrzymać laktację. Mi był podany po prostu lek w tabletkach, który bardzo źle znosiłam. Wymiotowałam po nim nieziemsko, więc szybko przestałam go brać. Na szczęście no, laktacja ani po pierwszym porodzie, ani po drugim się nie rozwinęła. Tu kolejne zdjęcie przez moją koleżankę, fotografkę. Chciała nam stworzyć piękną pamiątkę. Są rzeczy, które z tych wymieniłam, czego brakuje, ale są rzeczy, które są najbardziej pilne. Na pewno potrzebne jest wsparcie psychologiczne. Potrzebna jest rozmowa, która tak naprawdę może bardzo pomóc przed porodem, po porodzie, jeżeli kobieta ma obawy. Przebadanych leków antyretrowirusowych, tak jak wspominałam, nie ma. Trzeba tak naprawdę zająć się też, nie wiem jak to wygląda w innych ośrodkach, ale w ośrodku gdańskim po porodzie dzieci w drugiej lub trzeciej dobie są przenoszone do szpitala zakaźnego, do działu dziecięcego. Córka z racji tego, że poród się przedłużał, dostała 3 leki. Cały miesiąc spędziła w szpitalu. Skończyło się prawie na przetaczaniu krwi, bo taka toksyczność leków była, antyretrowirusowych. U syna po porodzie, syn dostawał 1 lek i był tylko 2 tygodnie na oddziale zakaźnym na pobranie drugiej próbki krwi do wiremii. Po prostu położyliśmy się na 3 dni. Według mnie tak naprawdę, nie wiem jak to wygląda na przykład w Warszawie albo w innych dużych ośrodkach, powinno się zmienić to, że kobieta świeżo po porodzie tak naprawdę najlepiej czuje się w otoczeniu bliskich, w domu, a nie w kolejnym szpitalu. Jeżeli trzeba podawać leki dziecku, tak, to można to zrobić w inny sposób. Moim pomysłem jest na przykład to, że można by było po prostu, że matka z tym dzieckiem, nie wiem, jeździ raz na tydzień do ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej, zważyć to dziecko tak naprawdę, bo leki się dostosowuje, ilość leków, dawkę leku do wagi dziecka. I w tym momencie powinien być kontakt z lekarzem, zakaźnikiem z oddziału dziecięcego, który po podaniu wagi powinien przeliczyć, jaką dawkę leku dziecko powinno dostawać i powinna to dalej robić mama w domu, a nie, że trzeba w szpitalu spędzić miesiąc czy 2 tygodnie. Na pewno też trzeba się zająć interdyscyplinarną opieką nad pacjentką, bo lekarz sobie swoje mówi, nie ma współpracy między lekarzami, która powinna być. To jest najświeższe zdjęcie sprzed tak gdzieś mniej więcej pół roku. Widać gdzie, na rogu, zaraz koło hotelu praktycznie. Tak wyglądają aktualnie moje dzieci. Córka lat 11, syn lat 8. Oboje są zdrowi. O moim zakażeniu jeszcze nie wiedzą, bo według mnie nie są jeszcze przygotowani psychicznie i emocjonalnie na taką wieść. W szkole u nich tak naprawdę wszyscy wiedzą o tym, że jestem zakażona. Nauczyciele, bo syn chodzi do szkoły, do której ja chodziłam, więc wiele nauczycieli mnie kojarzy. A coś tam się nie jakiś jeden slajd się nie wyświetlił. Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie. Czego mi brakuje najbardziej na naszych konferencjach, to takiego głosu. Bo to jest tak naprawdę konferencja i tematyka, to są nasze bohaterki i nasi bohaterowie. I mam nadzieję, że to stanie się już dobrą tradycją, żeby głos osób żyjących z HIV, kobiet i mężczyzn, też młodych osób, był równoważnym elementem wypowiedzi osób, które zajmują się tematem specjalistycznie albo aktywistycznie. I to powinno mieć miejsce nie tylko tu w Mariocie, ale na zjazdach Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, na wszystkich konferencjach, gdzie są takie tematy. Bo takich osób jak Magda jest bardzo niewiele i pytanie, czy zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby osoby żyjące z HIV miały w sobie gotowość do tego, żeby publicznie o sobie mówić, nie? Magda, mówisz, bierzesz udział w kampanii za chwilę, więc za chwilę będziesz coraz bardziej rozpoznawalną osobą, prawda? Szczerze już jestem, tak. Jutro
Jeżeli Państwo mają ochotę, zapraszam na, o 9.40 do stacji TVN, do programu Dzień Dobry TVN, gdzie wraz z doktorem Pawłem Jakubowskim z Gdańskiego Ośrodka będę mówiła o HIV po prostu. Także tym bardziej obecność kobiet i mężczyzn żyjących z HIV powinien być elementem obowiązkowym każdej takiej konferencji. Nie na zasadzie ciekawostki, tak? I misia w zoo, który sobie występuje jako tło, tylko równoważnego, tak samo ważnego, a nawet jak najbardziej merytorycznego głosu w tym, o czym mówimy, tak? Nic o nas bez nas, chcemy tego hasła i dotyczy to nas wszystkich. No właśnie, ja trochę powiem o tym, jak narodził się projekt, który w tym roku realizowałyśmy między innymi z Agnieszką właśnie. I tak trochę też nawiązując do tego głosu, powiem trochę o takim badaniu, które właściwie nie jest jeszcze skończone, jest trochę rozgrzebane, jak to badania jakościowe, które nie mają w dodatku finansowania z zewnątrz, tylko robione własnym sumptem. No niestety tak jest, że trochę się ciągną, ale opowiem o takim badaniu, które prowadziłam, prowadzę właściwie, o historiach porodowych kobiet żyjących z HIV i o tym, o czym one mówią. To są wywiady swobodne, jeszcze nie, tak jak mówię, nie do końca opracowane, no bo czekam na inne wywiady, ale ponieważ one miały ogromne znaczenie dla pomysłu projektu Pozytywnie w macierzyństwo i tego, dlaczego on w ogóle się pojawił, to też o nich chciałam dwa słowa powiedzieć. I właściwie co to są te opowieści porodowe, to trudno w literaturze zdefiniować. Znaczy posługujemy się tym pojęciem, ono się pojawia i na Facebooku, i na stronie na przykład Fundacji Rodzić po Ludzku, jest dużo opowieści porodowych i bardzo dużo o nich mówimy, ale jakby tak sięgnąć do literatury i chcieć tak definicję, która pozwoli nam zdefiniować od do, co to jest, no to już jest z tym trudniej. No ale to, co spróbowałam znaleźć, co to mogą być te opowieści porodowe, no to są informacje o przebiegu narodzin, o warunkach, o udziale osób trzecich, o akcji porodowej, czasem jest to poradnia, emocje, różne emocje związane z ciążą i tutaj właśnie też chciałam te wywiady wtedy rozszerzyć, tak, bo czasem, jeśli mówimy o opowieści porodowe, to są to opowieści, które dotyczą wyłącznie dnia porodu, a czasem mówimy o opowieściach porodowych jako o czymś szerszym, czyli o tym, co było jeszcze w ciąży, co było czasami z planowaniem ciąży, co było w połogu i tak też chciałam, żeby moje narratorki o tym opowiedziały. Celowo nie zadawałam nadmiernej ilości pytań, bo trochę chodziło o to, co się pojawia, ale bardzo ważne było też to, co się nie pojawia w tych opowieściach i pewnie na to zwrócę trochę więcej uwagi. No i to są opowieści kobiet, które rodziły nie ostatnio, tak? Więc to też jest tak, że trochę próbuję pozyskać te wywiady, które będą nowsze, tak? No bo te 7 lat temu też było inaczej niż jest teraz. Były inne wytyczne i w inny sposób prowadzono ciąże, porody i w inny sposób mówiono o laktacji chociażby. Natomiast to, co zauważyłam już na chwilę obecną, to, że w tych narracjach kobiety, jak mówią spontanicznie, bez dopytywania, to głównie skupiają się w tym obszarze procedur zabezpieczenia dzieci przed zakażeniem, do czego się przygotowywały, co było przeprowadzone i cały ten właśnie obszar związany z zakażeniem HIV. Natomiast bardzo mało miejsca jest w tych narracjach, a prawie nie ma, o tym, jak sobie wyobrażały poród, jak wygląda poród, co to jest fizjologiczny poród, że może być jakiś plan porodu, że może być jakaś, że mogą czegoś chcieć albo nie chcieć wokół samego porodu jako takiego. Czasami próbowałam o to dopytywać, było mniej narracji wokół tego, natomiast spontanicznie naprawdę, jeżeli kobiety opowiadały, to opowiadały głównie o tym obszarze zabezpieczenia przed zakażeniem HIV, a nie tego, co w nich wewnątrz, czego potrzebowały, czego się spodziewały, czego chciały. I myślę, że to niezwykle ważna rzecz, którą warto podkreślić. I też ciekawie, że spontanicznie nie mówią o znieczuleniu zewnątrzoponowym. Ja na to zwracam uwagę dlatego, że jak śledzę
na przykład grupy facebookowe o porodach, to tam jest dużo wymiany wokół tego. Czy ten szpital oferuje to znieczulenie zewnątrzoponowe, czy nie oferuje, czy jest dostępne, czy niedostępne, czy będzie anestezjolog, czy nie. U kobiet żyjących z HIV w ogóle się nie pojawia temat znieczulenia zewnątrzoponowego. I kiedy próbowałam dopytywać, to raczej było zaskoczenie. Tak jakby to był w ogóle taki obszar kompletnie niepomyślany. Nie ma, znika. Więc ta warstwa właśnie związana z zakażeniem HIV tutaj dominuje i myślę, że to jest w ogóle jedna chyba z takich rzeczy, które wydają się najważniejsze w tym, co usłyszałam. Te doświadczenia odnośnie opieki oczywiście różnorodne. Były doświadczenia stygmatyzacji, ale było też przeciwnie, więc to też nie, żeby też nie iść w taką stronę, że jest tylko źle, jest różnie. No czasami, jedna była taka historia, w której lekarz w szpitalu położniczym wziął na stronę partnera kobiety i dopytywał, czy na pewno chce z tą partnerką być. Więc to tak. To, na co też, o co też pytałam, to porody rodzinne, jeżeli było takie życzenie, jeżeli był partner, to jednak one były tutaj faktycznie, pojawiały się, tak? I jeśli chodzi o kontakty z personelem szpitala położniczego po porodzie, różnie bywało, ale stosunkowo raczej były lepsze niż gorsze w większości przypadków. No i skrajnie różne doświadczenia, nawet w tym samym szpitalu, dwóch tych samych porodów, ale w innym czasie. No i to, co jest na temat okresu przed porodem, to zwykle wyłania się tutaj na pierwszy plan relacja z lekarzem prowadzącym i ona jest różna, ale można założyć, że jest bardzo ważna, skoro ona zawsze się pojawia i zawsze jest o niej jakaś mowa. Jeśli chodzi o wsparcie w okresie połogu, to raczej czerpane ze strony najbliższych, partner, matka, ktoś bliski. I co ciekawe, dużo się mówi o wizytach położnych w domu, o figurze położnej, jako tej osoby wspierającej kobietę w połogu. Tej figury raczej nie ma w narracjach kobiet, z którymi rozmawiałam. No i co poza badaniem, tutaj też taki uśmiech do pani profesor, bo wrzuciłam tabelkę z pani rozdziału i z takim, takim pytaniem trochę do pani profesor, czy da się, no bo te rekomendacje towarzystwa są czymś, na co w razie czego można się powołać, co może dać komfort. Czy to jest możliwe, żeby zawrzeć w rekomendacjach, tak jak po jednej stronie mamy zapewnienie tego kontaktu noworodka z matką skóra do skóry, to też po tym umyciu, odśluzowaniu, czy jest możliwość wpisania, że jest zalecenie kontaktu z matką, bo to jest trochę tak, że to nie jest zakazane, to jest jakoś oczywiste. Wydaje nam się, że to jest oczywiste, natomiast są szpitale, które, no nie, nie, tu nie ma, nie wolno. Więc to jest takie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe? mówiła Magda trochę o tym karmieniu piersią. Ja celowo wrzuciłam, że tego jest dużo. W sensie to nie chodzi o to, żeby teraz to czytać i pokazywać. Z jednej strony są wytyczne IAKS, z drugiej strony są wytyczne PTN. Natomiast trochę wokół tego, że to jakby ta perspektywa się już zmienia, chociaż no, mamy tutaj zawsze to obwarowanie, że nie zalecane, ale ja powiem tak, słyszałam jedno pytanie na jednej z konferencji, gdzie były przedstawiane wyniki badania dotyczące niewykrywalnej wiremii kobiet karmiących i że w zasadzie w tych wynikach wyszło, że to karmienie jest bezpieczne. Z sali padło pytanie, czy my możemy informować o tym kobiety tak jakoś szeroko, no bo dziecko przecież nie ma swojego rzecznika, nie może się samo obronić. No i w związku z tym, czy my tak możemy mówić kobietom? No tak jakby matka była wrogiem dziecka, prawda? Jakby matka nie była rzecznikiem dziecka. Więc trochę też myślę sobie o tym, że mimo, że te wytyczne się zmieniają, że one idą w innym kierunku, że jest trochę tak, że niezalecane, ale w zasadzie próbujemy, tak? Jeśli jest ta decyzja kobiety, no to właśnie, to jak my o tym myślimy, co my mamy jakoś w przekonaniach wewnątrz, tak? To w ogóle nie chodzi o kwestie jakoś tam medyczne, tylko tych przekonań. No i
trochę jest tak, że to jest trochę stygma. To znaczy, jak kobieta mówi, że chciałabym karmić piersią, no to no jest trochę w tym przekonaniu, aha, no to chcę zrobić źle dla dziecka. No konsekwencje stygmy mogą być różne. Ja nie robiłam jakichś specjalnych metaanaliz. Słuchajcie, jak przygotowywałam tą prezentację, to z czystej ciekawości zaczęłam sobie wpisywać różne frazy do PubMedu. No i teraz tak, pojawiały się różne artykuły dotyczące, o tym tutaj nie będę wspominać, ale oczywiście tego minimalizowania ryzyka zakażenia, nie minimalizowania. Pojawiały się czasem kwestie związane z tym problemem ryzyko zakażenia, a zalety karmienia piersią, no bo wiadomo, że mleko kobiece jest na wagę złota tak naprawdę dla dziecka. No więc trochę roztrząsające to, co z tym problemem można zrobić. Ale pojawiały się też takie informacje, że nie jest zalecane, ale kobiety karmią. Problem się pojawia wtedy, jeżeli to jest stygma, kobiety karmią, nie jest to zalecane i nie mówią o tym lekarzowi na przykład. Widzieliście Państwo w rekomendacjach, są informacje, co zrobić, kiedy kobieta decyduje się na karmienie. Ale jeżeli kobieta ma uwewnętrznioną stygmę i nie informuje o tym, że karmi, no to nijak nie można się do tych wytycznych zastosować. Ale to, na co chciałam zwrócić uwagę, co jest na czerwono, w tej bazie PubMedu, wpisywałam przeróżne frazy. Tam wyskakiwało dużo artykułów, więc skupiłam się tylko na 2023 roku, bo to byłaby za duża praca na osobną pracę naukową. Ale znalazłam na 153 artykuły w 2023 roku dotyczące karmienia piersią zaledwie 3. które mówiły o kwestiach psychologicznych, czyli tego, czy kobiety chciałyby, nie chciały, jakie są konsekwencje karmienia, nie karmienia, jak to wygląda z wyborami, jak się czują wokół tego, że karmią albo nie karmią. Tylko 3 na 153. A więc to też trochę pokazuje o tym, to jest taki artykuł, w którym badacze zaobserwowali, że 79% kobiet żyjących z HIV w Niderlandach chciałoby w przyszłości karmić piersią. 42% wskazuje, że rozważałoby karmienie, gdyby ryzyko zakażenia było poniżej 1 na 100. I to jest jedyny temat, to jest jedyny artykuł właśnie w tej bazie dotyczący chęci, tego, czego chciałyby kobiety. I ja, to pytanie to nie jest o tym, czy my się interesujemy tym w Polsce na poziomie takim praktycznym, bo tym się interesujemy, ale naukowo, badawczo, żeby pokazać ten obszar, no nie wiem, może Państwo spotkaliście się z takim badaniem, ale ja niestety nie. Ale tak jak mówiłam, to nie jest kwestia wyłącznie kobiet żyjących z HIV, to jest raczej tak, że to jest dodatkowa, druga rzecz, która się pojawia. Pojawiła się ostatnio rewelacyjna książka Justyny Dąbrowskiej, Przeprowadzę cię na drugi brzeg, o porodach, o traumie porodowej. I tam jest taki cytat właśnie o tym, jak kobiety w porodzie wykluczone z procesu podejmowania decyzji, powinny milczeć i wykonywać polecenia. I trochę to jest o tym, co Agnieszka powiedziała, żeby słuchać tych, których to dotyczy. Że dialog jest bezcenny. Dialog pomiędzy personelem a kobietami, których to dotyczy, jest bezcenny, bo my możemy się wspierać wzajemnie w wiedzy, w doświadczeniu. W oderwanych światach tego nie zrobimy. Po prostu. Nie ma na to szans. I jeszcze taka ciekawostka, którą ostatnio analizowałam, mówię z ciekawości, bo się pojawiały różne kwestie w punkcie testowania i jakby różne informacje też na telefonie punktu testowania, że jeśli ktoś chciał się leczyć z powodu niepłodności, wychodził wynik dodatni, to był natychmiast dyskwalifikowany w klinice leczenia niepłodności. Tak naprawdę nie powinien, tak? Co prawda nie ma takiej sytuacji w rekomendacjach PTN, ale nie musi być, no bo to jest taki obszar, który można byłoby ująć w innych rekomendacjach. Nie ma tego też, jest bardzo niejasne, w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Ale te rekomendacje odsyłają do ustaw.
Tam jest lista badań laboratoryjnych, które należy wykonać przed procedurami in vitro i inseminacji. Mało tego, w liście tych badań jest napisane, co zrobić w takim przypadku. Nie zdyskwalifikować, tak? Jeżeli u kobiety, która ma być biorczynią zarodka jest wynik dodatni, to po prostu trzeba odesłać ją do leczenia i obniżyć wiremię. I to mówi rozporządzenie ministra. Więc dziwna sprawa, tak, że ludzie są odsyłani. W Warszawie wiemy, że jest miejsce, gdzie można leczyć osoby w przypadku niepłodności, a w wielu klinikach w kraju okazuje się to kompletnie niemożliwe. Z różnych powodów. To też trochę znowu poszperałam w PubMedzie z ciekawości, wpisując różne frazy, jeśli chodzi o leczenie niepłodności i HIV. Znalazłam jeden artykuł z 2011 roku z Brazylii o dostępności do leczenia niepłodności osób żyjących z HIV. Tematu nie ma, tak poza tym. Więc to też z takich moich ciekawostek. I oczywiście nie uważam, że mam absolutną rację, bo myślę, że w różnych miejscach jest różnie i jakby... jakby po to jesteśmy, żeby tak, żeby dyskutować, żeby rozmawiać, żeby pokazywać, o tu mamy tak, tu mamy tak, tu mamy tak. Ta prezentacja ma raczej taki cel, żeby trochę włożyć kij w mrowisko i podyskutować na ten temat, żeby po prostu było lepiej. I już kończąc, co możemy zrobić? No możemy właśnie próbować zmienić to postrzeganie, przesunąć uwagę na tą kobietę żyjącą z HIV, trochę o tej edukacji przedporodowej, na niej się skupić i trochę opowiedzieć o tym, co chociażby o tym, co mówią w na szkołach rodzenia. Wzmacnianie kobiety w jej prawach, w sprawczości, w decyzyjności i znowu po rzetelnym poinformowaniu oczywiście, co jest chyba jasne dla wszystkich z Państwa, którzy tutaj jesteście. I właśnie dlatego postanowiłyśmy zrobić taki projekt, o którym opowie Agnieszka, który nazywał się Pozytywnie w macierzyństwo i zakładał trzy publikacje. Te trzy publikacje też w języku polskim i ukraińskim. Dlaczego? Dlatego, że no, mamy dużo sesji ukraińskich na tej konferencji i wiemy, że bardzo dużo kobiet z Ukrainy jest, tak? Znaczy w sensie, że wśród pacjentów klinik pojawia się dużo kobiet z Ukrainy i myślę, że takie materiały mogą być dla nich bardzo przydatne. Zresztą ja pracuję psychoterapeutycznie i czasami pracuję też z osobami, które żyją z HIV i czasami moi pacjenci na samym początku po wybuchu wojny mówili, wie pani co, ja nigdy w życiu nie widziałam tyle kobiet na korytarzu w poradni. No i stąd myślę, że te kobiety ważne, żeby zaopiekować. Proszę Państwa, projekt Pozytywnie w macierzyństwo jest projektem, który w zeszłym roku dostał nagrodę konkursu Pozytywnie Otwarci. Jest kobiecym projektem, jak Państwo widzicie, i to nie znaczy, że mężczyźni nie są w tym projekcie ważni, bo oni są dla nas dużym wsparciem, ale to jest właśnie przykład samostanowienia. Razem z Marią napisałyśmy bajkę terapeutyczną dla dzieci i oba poradniki dla kobiet i dla położnych. Irena Przepiórka była współautorką poradnika dla kobiet. Grafikę robiła nam zaprzyjaźniona z nami znakomita edukatorka seksualna, popularyzatorka wiedzy seksualnej Ania Moderska. Konsultowałyśmy oczywiście nasze materiały z panią dr Marią Molicką. To dla osób pracujących z dziećmi wiecie, że to jest polska królowa bajki terapeutycznej. Ona ten pomysł w Polsce implementowała, ona bajki sama tworzy i sama też teorie na ten temat i teoretyczne aspekty wprowadza. Magda, która była nieocenioną konsultantką wszystkich etapów projektu i jej pomysły i jej perspektywa naprawdę zmieniły parę rzeczy. No i dzieci.
Dokładnie, bo bajkę recenzowały osoby, do których bajka była kierowana. I Elżbieta Baliszewska to jest przewodnicząca Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze. Ona tą część położniczą wzięła na siebie i też jej uwagi sprawiły, że materiał wyglądał tak, jak wyglądał. Ja tylko krótko powiem o bajkoterapii, bo to może też dla nie wszystkich Państwa jest jasne. Bajkoterapia jest jednym z elementów szerszego zjawiska, jakim jest biblioterapia. I bajkoterapię wykorzystuje się w profilaktyce i wspieraniu dzieci małych od 4 do 9 lat. Stosuje się ją w różnych sytuacjach, w których ze względu na przykład na stan zdrowia albo problemy takie medyczne, albo problemy, których rodzice nie potrafią o nich rozmawiać, to bajka czy też lekarze. Bajka ma pomóc dziecku oswoić zjawisko, pokazać, że nie ono jedno doświadcza tego, co doświadczają, że doświadczają też tego inni, pozwala utożsamić się z bohaterem bądź bohaterką bajki. Też tak urealnia emocje i pokazuje strategię rozwiązań problemów, które się ewentualnie mogą pojawić. Bardzo popularna metoda, wiele osób, specjalistek wychowania przedszkolnego stosuje tę metodę w swojej pracy, więc nie jest to nic nowego. Ja chcę powiedzieć, że myśmy naszą bajkę nazwały pierwotnie bajką terapeutyczną, ale pani doktor Molicka bardzo twardo i radykalnie nas sprowadzała do parteru i prosiła, żebyśmy tego określenia do naszej bajki nie stosowały, że jest to raczej bajka psychoedukacyjna. Więc okazuje się, że proszę Państwa, pisanie bajek jest mega, mega trudne. Myśmy sądziły, że to tak, nie, że jak wystarczy zapał i taka trochę pewna wiedza wystarczą. To jest jednak kawałek bardzo poważnej pracy, dlatego bajka ma charakter psychoedukacyjny, a nie stricte terapeutyczny. No właśnie, bajka o Franku, Amelce i stworku bałaganku. Bałaganek to jest pomysł Magdy, bo nie wiedziałyśmy kompletnie, jak nazwać tego kogoś, który spowodował właśnie tyle tych problemów. Bajka opowiada o chłopcu i dziewczynce, jak wiadomo, jak się można domyślić z tytułu. Pojawia się tam kilka dorosłych postaci. Jest jedna, wszystkie postaci dorosłe są wspierające, to, co jest też ważne. Być może niektórą z tych postaci Państwo rozpoznacie w ogóle, jak będziecie tą bajkę czytać. Bajka oczywiście kończy się pozytywnym przesłaniem, bo bajki się muszą z założenia takim pozytywnym przesłaniem skończyć. Bajka nie jest długa. Magda powiedziała, że dzieciaki czekają na dalszy ciąg, więc jest na kolejne części, więc proszę Państwa, jest to naprawdę wyzwanie. Pomyślimy o tym. Jest też w języku ukraińskim, jak Państwo widzicie, no właśnie z tego powodu, że o 100% wzrosła nam liczba dzieci z HIV w Polsce, właśnie z powodu tych wydarzeń politycznych i obecności tych dzieci w Polsce. Druga pozycja to jest poradnik dla kobiet, którego współautorką jest Irena. Poradnik... Irena, jest Irenko, dziękujemy Ci bardzo, że zechciałaś się w to włączyć. To jest poradnik, który w ogóle mówi trochę szerzej o macierzyństwie, nie tylko o decyzji samej. Natomiast jest tam po prostu perspektywa kobieca i mniej jest tam merytorycznej wiedzy o HIV, bo założyłyśmy, że kobiety z HIV tę wiedzę już mogą mieć. Jest bardziej o... poszczególnych etapach, procesie, na co zwrócić uwagę, o czym pomyśleć, co przegadać, co może być trudne jakie w ogóle przyjąć algorytmy w podejmowaniu decyzji. I ostatni element, poradnik dla położnych, konsultowany przez specjalistkę położnictwa. Dowiedziałyśmy się i dostałyśmy, ostatnia informacja, patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. I mi się wydaje, że to jest kluczowe, żeby ten materiał mógł zaistnieć w tym środowisku. To w ogóle panie z Rady mówią, słuchajcie, to przyślijcie może te egzemplarze, my mamy takie swoje czasopismo, rozsyłamy do naszych subskrybentek 10 tysięcy egzemplarzy. I że my dołączymy. My mamy chyba z 300, słuchajcie, bo tylko na tyle mamy pieniądze. I to jest w ogóle, po sobie myślałam, ile się pieniędzy wydaje na jakieś... tak ktoś powie, a to tak, że to są nieduże pieniądze, co za to można zrobić. No na przykład zrobić to, że każda położna dostanie po polsku i po ukraińsku taki poradnik. I sobie go odłoży na półkę. Być może nie będzie miała takiej pacjentki nigdy w swoim życiu. Ale może akurat się takowa trafi. W pierwotnej wersji miałyśmy tam mówić tylko o merytoryce związanej z położnictwem i porodami, ale pani Baliszewska zasugerowała, żeby jednak rozbudować część merytoryczną o HIV.
takie absolutnie basicowe rzeczy, słuchajcie, drogi zakażenia, płyny, metody profilaktyki, mówi, to się naszym położnym pielęgniarkom bardzo przyda. I to pokazuje, że trochę brakuje tej wiedzy, dlatego ta pierwsza część jest taka, słuchajcie, coś, co my wszyscy znamy na pamięć i każda z nas by to wyrecytowała, ale to w tym poradniku się znajduje właśnie ze względu na tą uwagę, że dobrze mieć to w jednym miejscu. Są tam oczywiście wszystkie wytyczne PTN-AIDS, odwołanie wyszczególnione i każdy i poradnik dla kobiet, i poradnik dla położnych ma spis organizacji, które zajmują się HIV-em szeroko rozumianym, tak, czyli też organizacje, które, nie wiem, prowadzą punkty testowania, bo zakładamy, że jeżeli w danym mieście będzie osoba potrzebująca troszkę więcej informacji, to do tych ludzi trafi i tam tą informację dostanie. Publikacje Państwo znajdziecie na naszej stronie, są wszystkie one dostępne w języku polskim i ukraińskim. To jest kod QR, który prowadzi bezpośrednio już do strony z publikacjami. Musimy popracować nad naszą stroną, bo trzeba troszkę pogrzebać, żeby ten materiał znaleźć, bo on jakoś nie jest oczywiście widoczny. Obiecujemy Państwu, że powstanie nowa zakładka z materiałami i będzie to łatwiejsze. Na razie trzeba tego szukać na naszej stronie w zakładce aktualności i tam będzie odniesienie do strony, która te materiały ma. Wszyscy z Państwa możecie te materiały ściągać, możecie je, jeżeli macie na to środki, możecie je sobie wydrukować, jeżeli potrzebujecie, tutaj niepotrzebne są zgody. Wszystkie publikacje mają swój numer ISBN, więc też trafią do Biblioteki Narodowej, więc jak ktoś będzie czegoś w Bibliotece Narodowej słuchał pod hasłem HIV, to wyskoczy mu taki materiał, bo to chodzi o to, żeby z tego korzystać, żeby to było dostępne. Na stronie pielęgniarek, na stronie Naczelnej Rady Izby będą prawdopodobnie te materiały. Jesteśmy już też umówione, że może jakieś artykuły takie edukacyjne w czasopiśmie ich nim się pojawią. Jest pomysł na webinar może, więc fajnie, że to się wokół tego zaczęło dziać więcej. Także no tyle. Nie możemy Państwu pokazać fizycznie ich, same jeszcze ich nie widziałyśmy, ale lada moment będą. My też postaramy się je wysłać do różnych miejsc, więc jak ktoś bardzo będzie i szukamy środków na więcej, żeby tego wydać jak najwięcej, więc też Państwo piszcie do nas, jeżeli potrzebujecie, to my się spróbujemy podzielić. Bajek będziemy mieć po 100 egzemplarzy zaledwie, więc takie naprawdę malutkie ilości, bo bajka jest droższa, bo to jest ładnie wydana w twardej oprawie, wiecie Państwo, na ładnym papierze, bo te materiały muszą być atrakcyjne, to nie mogą być bieda materiały na jakichś gazetowych papierach, bo nikt tego wtedy nie chce czytać. Nie? Także to tyle, jeżeli chodzi o prezentację materiału. Jakie mamy problemy w opiece nad dziećmi żyjącymi z HIV? I tutaj już jest to zgodne z tematem współpracy między lekarzami a rodzicami. Po pierwsze, problemem ogromnym jest ujawnianie rozpoznania, jeśli chodzi o dzieci. Kolejnym adherencja i dyskusje, jakie teraz toczymy, to leki długodziałające do zastosowania, już rejestracja u 12-latków już jest, natomiast to chyba jeszcze nie jest wiek do włączania leków iniekcyjnych działających raz na 2 miesiące, bo trzeba się zgłosić regularnie co 2 miesiące, ale 16-latki pewnie są znakomitymi kandydatami do przejścia do zmiany terapii. Wiadomo, że nie ma grup społecznościowych. Była taka próba podejmowana przez naszych pacjentów, żeby działać na forach, w jakichś mediach internetowych, ale z racji chyba obaw o ujawnienie, no, przestała funkcjonować. Nawet ta młodzież, która była zainteresowana, przestała do siebie tak pisać. Nastolatki na pewno czują się stygmatyzowane i dyskryminowane, mają niską samoocenę, duży odsetek ma depresję. Brakuje wsparcia w rodzinach, które często bardzo są niepełne, dysfunkcyjne, albo rodziny zastępcze, których motywacja do opieki, zwłaszcza w tej chwili obserwujemy ogromne, dla mnie bardzo, bardzo niekomfortowa sytuacja, kiedy widzę dzieci w rodzinach zastępczych, dzieci z Ukrainy, które zostały wzięte przez rodziny ukraińskie, czy nie rodziny ukraińskie, ale przez jakichś opiekunów, którzy nie tylko nie wiedzą, ile, jak leczą dzieci, czy znaczy mówią, że dobrze, ale no zdarza się, że przyjadą nie z tym dzieckiem, które mieli przywieźć,
znaczy z zupełnie inną chorobą może dojechać opiekun, no co pokazuje, jak bardzo są zaangażowani, a my tu nie mamy żadnych prawnych możliwości ingerowania w to. No i ogromnym problemem, jak w każdej chorobie przewlekłej, jest przejście do opieki dla dorosłych, czyli zakończenie opieki pediatrycznej. No i że jest konieczny psycholog, był czas, kiedy mogłam mówić, że go mamy, już go nie mamy. Nikt nie widzi powodu do tego, żeby w oddziale, który prowadzi dzieci zakażone HIV, żeby był psycholog. Jak wygląda ujawnianie rozpoznania? No czy to na pewno musi być taka bomba, nie wypał, czekający na dziecko? Jest to jeden z etapów, w którym sobie powinna, z którym sobie musi poradzić rodzina. I to przygotowanie powinno być od samego początku, a bardzo częstym sposobem na radzenie sobie z sytuacją jest udawanie, że tej choroby nie ma, że dziecko jest zdrowe, bierze witaminy, jak Państwo widzicie, i w ogóle trafia naprawdę do wspaniałego oddziału, który co prawda nokuje, pobiera badania, ale no wybrane dzieci chroni przed różnymi chorobami, że dzięki temu te dzieci mogą tak normalnie żyć, łykając witaminki, a dopiero potem muszę się powiedzieć, że to są leki antyretrowirusowe, a dzieci często już to odkrywają wcześniej. I oczywiście problem poczucia winy, gdzie kobiety, które są źródłem zakażenia, no mają to poczucie i to na pewno trzeba pamiętać, że to nigdy nie buduje, zawsze jest destrukcyjne, a nie jest to decyzja zamierzona, że doszło do zakażenia dziecka. Przepraszam. Dobra. Kiedy przekazać to rozpoznanie? My rozmawiamy na ten temat, mówimy, że od początku dziecko musi wiedzieć, że na coś jest chore, nie musi znać choroby, musi wiedzieć, że ma, nie wiem, chory brzuszek, wątrobę, no cokolwiek tak naprawdę to, co interesuje dziecko. Dziecko nazwa choroby tak naprawdę jeszcze nie interesuje. Mówimy o tym, że ujawnienie powinno nastąpić około 11 roku życia, dlatego że takie mamy doświadczenia. To wynika rzeczywiście z doświadczenia, które przerobiliśmy i że te dzieci, które mniej więcej w wieku 11 lat wiedziały już o swojej chorobie, znacznie więcej się chciały dowiedzieć później i znacznie lepiej przechodziły przez ten starszy wiek nastoletni i później do opieki dla dorosłych. No i młodzież w wieku lat 16, to o czym mówimy, podpisuje już świadomą zgodę na badania, na leczenie, czyli wtedy wie oczywiście. Źle, jeżeli rodzice nie wyrażają zgody na poinformowanie wcześniej, a my jako lekarze musimy wiedzieć, że mamy informować pacjentów, którzy już podpisują zgodę, mamy informować jak najszerzej o tym, o chorobie, o tym, jakie są wyniki badań, jakie są możliwości leczenia, jakie są perspektywy i że przed nimi naprawdę szansa na prawie normalne życie, a na pewno prawie równie długie jak normalnie populacyjne. No i powiedziałam, że powiem Wam o edukacji seksualnej i akceptacji, jak to wygląda w realu. Dwa slajdy, które mam nadzieję zrobią na Państwu wrażenie. 16,5-latek, który do nas trafił w trakcie pandemii, w wieku 15 lat powiedział rodzicom o swojej orientacji homoseksualnej i został odrzucony. Odrzucony również w szkole, w związku z czym przestał chodzić do szkoły. Jedynym ruchem, jaki szkoła zrobiła, to było zawiadomienie rodziców, że nie chodzi do szkoły i właściwie chyba byli zadowoleni, bo problem zniknął. Również od około 2 lat samookaleczenia. Wiadomo, że podejmował próby również stosowania różnych używek, alkoholu, jakichś leków psychoaktywnych. I po zachowaniu agresywnym w stosunku do matki, jedyną rzecz, jaką zrobiono, zawiadomiono wtedy policję i matka miała założoną błękitną kartę. Uciekał z domu, nie potrzebując środków do życia żadnych, nie prosił o pieniądze i właściwie rodzicom było chyba z tym wygodnie, że nie ma potrzeby dodawania mu pieniędzy. W domu dużo spał wtedy, kiedy był w tym domu. Miał ewidentnie gorszy apetyt, ale w ogóle matka mówiła, że nie miał nigdy dobrego. Schudł wyraźnie w ciągu roku. Miał silne bóle głowy, sporadyczne wymioty,
stany gorączkowe, ale nawet termometru niespecjalnie używano. I w lutym 21 trafił na oddział dermatologii dziecięcej, gdzie miał już stwierdzoną niedowagę, z powodu wysypki tam trafił. Wysypka, która odpowiadała ostatecznie rozpoznaniu kiły, podejrzeniu kiły i w związku z tym, że choroba przenoszona drogą płciową. Zobaczcie Państwo, to jest współczesny świat. Wykonano, Warszawa, wykonano diagnostykę, serologię kiły, antygen HBS i anty-HCV i odesłano dziecko do Instytutu Wenerologii, no bo on już miał wtedy 16 lat skończone. Został skierowany do Instytutu Wenerologii, wykonano już tam, wykonano test w kierunku HIV, ale dopiero po wyleczeniu kiły został do nas skierowany i w rozmowie matka zapytała się, kogo powinna oskarżyć, bo chyba trzeba zawiadomić policję i kogoś oskarżyć, że zakaził jej syna. Gdyby rozumiano tego chłopca, gdyby rozmawiano, gdyby miał jakiekolwiek wsparcie, to można było temu zapobiec. A było niestety czemu zapobiegać. Trafił do nas, znaczy najpierw widzicie Państwo te kolejne. Pierwsza hospitalizacja, on jeszcze miał ogromny pakiet i tu zaznaczono, że miał znaczne powiększenie węzłów chłonnych szyjnych z pakietem modulującym szyję. Trafił do nas osłabiony, wyniszczony, z pakietem węzłów chłonnych szyjnych, gorączkujący, silne bóle głowy i nocne wymioty. Był niecałe 3 doby u nas, stwierdziliśmy wysoką wiremię BV, rezonans magnetyczny głowy i stwierdzone 3 guzy blokujące odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego. W trybie ratującym życie przenoszony na neurochirurgię z rozpoznaniem AIDS, podejrzeniem chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego. Rozpoczął terapię antyretrowirusową i żyje, ale nie ma dobrego startu w dorosłe życie. Przeszedł do opieki dla dorosłych, bo skończył 18 lat. Ale no to jest wszystko, czemu można było zapobiec tak naprawdę, gdyby tylko ktoś go zrozumiał wtedy, kiedy powiedział, że potrzebuje tej pomocy. Teraz ile mieliśmy w ogóle dzieci, to może troszkę danych, że w Polsce było około 200 dzieci zakażonych HIV, 149 w opiece naszego ośrodka. I z tych danych wynika, że mniej więcej 90%, tak jak w całym świecie, to są dzieci zakażone wertykalnie, ale 17 dzieci było również zakażonych inną drogą. Dawne czasy, kiedy koncentrat czynnika 8, hemofilia, mogło być przyczyną zakażeń, 2 dzieci. Zakażenia szpitalne, 4 się wydarzyły w Polsce. Nieznane źródło, gdzie widzicie Państwo znak zapytania nawet w stosunku do tego nieznanego, bo tutaj także edukacja seksualna ma dużo do powiedzenia. Znaczy przede wszystkim ta ostatnia nastolatka, która trafiła do nas też w ostatnim czasie, znaczy no powiedzmy, że przed 2 laty i miała 15,5 lat i zakaziła się z powietrza. A argumentem było to, że była dziewicą i w związku z tym nie ma żadnej innej możliwości, żeby ulec zakażeniu. Rodzice zdrowi. Jedno dziecko było wykorzystane seksualnie, 2 bardzo prawdopodobne wykorzystanie seksualne, przy czym sąd zawiadamiany o sytuacji i mieli w jednym przypadku 99% zgodności genetycznej wirusa opiekuna i dziecka nie było wystarczającym dowodem, a w drugim nie było wystarczającym dowodem, że partner matki zakażonych HIV zabierał nastolatka od dziadków do siebie i oddawał go potem dalej do domu. Dziecko miało wcześniej wykluczone zakażenie HIV i sąd również nie orzekł niczego. Znaczy to małe dziecko zostało zabrane, ma rodzinę inną, jest szczęśliwie w dobrej rodzinie, którego adoptowała. No i chłopcy MSM zakażeni, 5 takich chłopców, też myślę, że nie zdają sobie do końca sprawy z tego, że seks to nie tylko
ryzyko niepożądanej ciąży, w związku z czym przy MSM to nie wchodzi w grę. To także dla nich źródło zarobków dla niektórych, ale na pewno nie źródło chorób. Od lutego 2022 dojechało do nas 70 dzieci z Ukrainy do Polski, nie do naszej kliniki, do Polski. I jeszcze z tych dzieci, które mieliśmy w opiece już takiej zupełnie ostatniej, 8, czyli 20% dzieci ma zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju, 2 rozpoznaną depresję, ale te wszystkie rozpoznania, te wszystkie konsultacje to są nasze, właściwie moje prywatne kontakty z psychiatrami dziecięcymi, którzy decydują się w trybie ostrodyżurowym konsultować i jakoś promować, jakoś prowadzić te dzieci. Kolejne liczby to dzieci polskich do października 23 w sumie było 128 w naszej klinice. Cudzoziemcy także do października i bez uchodźców to 21 dzieci, obecnie pozostało 6. I uchodźcy wojenni, którzy dojechali do nas 37, 31 pozostaje w opiece, czyli w tej chwili mamy 70 dzieci, 39 tych, które mieliśmy wcześniej i 31 uchodźców. To, na co ma bardziej zbliżyć do tematu sesji, to 11 młodych kobiet zakażonych wertykalnie urodziło 16 zdrowych dzieci na szczęście. A to, co jeszcze warto też niestety wiedzieć, to dzieci, które się przestały zgłaszać do opieki w momencie, kiedy stały się nastolatkami albo kiedy ukończyły już 18 lat, czyli do wieku 18 lat były prawidłowo leczone i było wszystko dobrze. W sumie 13 takich pacjentów, czyli 10%, tracimy z opieki co najmniej. To jest ta informacja, którą mamy. Zmarło 6 pacjentów, 3 w wieku dziecięcym, a 3 to młodzi dorośli, którzy przestali się zgłaszać i zgłosili się po ukończeniu już 18 lat. W wieku 20-21 lat 2 młodych ludzi z PML i zmarli i 1 chłopak przedawkował narkotyki. Kobiety zakażone wertykalnie, mamy zakażone wertykalnie. 3 były na pewno w nieplanowanych ciążach. Pierwsza ciąża w 18 roku życia, czyli nie miały lat 18. 2 z nich nie miały matek, a opiekunowie każdej z nich byli uzależnieni od alkoholu. 1 była wychowywana przez starszego brata i niby wszystko dobrze, ale w wieku 20 lat do terminu porodu nie wiedziała w ogóle, że jest w ciąży i z powodu bólów brzucha zgłosili się na izbę przyjęć szpitalną. 5 młodych kobiet było osieroconych przez matki. 3 tylko z tych 11 żyły w pełnej, stabilnej rodzinie. Wszystkie są w związkach z ojcami swoich dzieci, formalnych bądź nieformalnych i bardziej albo mniej stabilnych. Współpraca z rodziną dziecka żyjącego z HIV wpływa na dobrostan pacjenta przede wszystkim i opiekuna i wpływa na to, czy leczenie jest skuteczne, czy dziecko się rozwija prawidłowo, jak przekazuje się, ujawnia się rozpoznanie, jak dziecko rozumie chorobę i czy czuje się bezpieczne nie tylko nasz pacjent, ale czy cała rodzina i nie tylko w stosunku bezpieczne w rodzinie, ale również bezpieczne w zespole terapeutycznym. A bariery, jakie mamy, to, że tak naprawdę to nadal nie testuje się tyle kobiet nawet w ciąży, ile powinno się testować. Nie ma edukacji seksualnej w szkole. Bariery w oferowaniu badań, o tym rozmawialiśmy, że rozmowa ma się odbywać najczęściej w obecności rodziców i wtedy należy zapytać o inicjację seksualną.
Nie ma holistycznej opieki nad nastolatkami, młodymi dorosłymi żyjącymi z HIV, bo nie ma psychologów, terapeutów, pracownika socjalnego, nikogo, kto by wspierał jeszcze taką rodzinę żyjącą z HIV i tych młodych ludzi. I to, co jest moim zdaniem niesłychanie ważne, a cieszę się, że pani Magda Glewicz stała się aktywistką, szkoda, że nie słucha, nie ma organizacji wspierających nastolatki i młodych dorosłych żyjących z HIV. Tak, a w Polsce raz jeszcze brak tych organizacji, PENTA, której jestem członkiem, międzynarodowa organizacja, powiedzmy europejska, ale w tym jest i Tajlandia, i Brazylia, stworzyli taką grupę Young Reporters, którzy angażują młodych ludzi do współpracy ze sobą i z zespołami terapeutycznymi. I na przykład właśnie jeśli chodzi o LAE, czyli te długo działające leki, prowadzili ogromną edukację i najpierw oni się uczyli, a potem chcieli rozmawiać z innymi swoimi kolegami. To jest wszystko, dziękuję. Natomiast nie wiem, czy... Dużą fascynacją słucham pani profesor. Tak sobie myślę... Więcej lekarzy z takim sercem, więcej lekarzy i będzie lepiej. Po pierwsze odpowiedzi do pani Magdy, która powiedziała, że nie ma leków przebadanych, leków antyretrowirusowych przebadanych w ciąży. Nie ma stricte badań klinicznych porównujących stosowanie leków w czasie badań klinicznych z leków stosowanych w czasie ciąży. Znaczy u kobiet w ciężarnych i nieciężarnych, ale leki przebadane i bezpieczne w ciąży są i te stosujemy. Czyli mówimy o lekach starej generacji, tak? Wracanie... Nie, mówimy o nowych lekach, jedna tabletka raz dziennie. Nie ma, wiadomo, że nie laje, że nie leki iniekcyjne, bo tutaj jest to za krótko. Za krótko, żeby odpowiedzieć, czy będą cały czas stężenia właściwe terapeutyczne przez tak długi czas i z tego powodu wraca się do leków doustnych, jeżeli kobieta, która jest leczona iniekcyjnymi lekami długodziałającymi, a dowiadujemy się, że jest w ciąży, to przechodzimy na doustne leki. Kolejna rzecz, kolejna sprawa, opieka nad noworodkiem jest rzeczywiście taka, że w ośrodkach, które mają większe troszkę doświadczenie, nie są te dzieci, nigdy nie były, odpowiem, hospitalizowane noworodki z powodu profilaktyki lekami antyretrowirusowymi. Czyli Gdańsk jest wyjątkiem w takim razie? Nie, ja myślę, że Warszawa jest wyjątkiem niestety, bo jesteśmy dużym miastem, znaczy dużym ośrodkiem, mieliśmy dużo bardzo dzieci. Ja tu pokazałam tylko dzieci zakażone HIV. Nie powiedziałam, ile było dzieci z ekspozycji. Tych dzieci było na pewno dużo, dużo więcej. Ale nie, no chodzi mi o, że matka urodziła tak zdrowe i tak. No w Gdańsku dalej jest to stosowane, że idzie na oddział, przynajmniej to na ja dwa myślę, tygodnie. Że to wynika, znaczy będę rozmawiać. Obiecuję. Natomiast rekomendacje Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS są bardzo jednoznaczne i to jest tak, że jeżeli wiemy już, że człowiek zakażony jest ma niewykrywalną wiremię, nawet w tej chwili może być to ciut wyżej niż niewykrywalna, ale jeżeli jest niewykrywalne, to nie zakaża partnera seksualnego, nie zakazi. Nie ma takich badań jeszcze, żeby odpowiedzieć, że to U możemy przenieść równa się U, czyli undetectable, będzie untransmittable również dla dziecka, z matki na dziecko. Ale Szwajcaria od 5 lat prowadzi te badania, Niemcy prowadzą również od kilku lat i rekomendacje w polskim, w naszych rekomendacjach PTNAIDS 2023 naprawdę napisałam, że kobiety zakażone HIV skutecznie leczone, tam jest sporo warunków. One muszą w ostatnim trymestrze ciąży mieć dwa wyniki badań w odstępie co najmniej 4 tygodni, że są niewykrywalne. Jeżeli tak jest, to rozmawia się z nimi i ma się im proponować mówić o możliwości karmienia piersią. Mi właśnie tego brakowało, tak? Ale bo mi tak, od razu, że zakazane i koniec, temat zamknięty. Jest to tak, że nawet to, co było w tej tabeli, że ogólne zalecenie jest w całym świecie rozwiniętym, że nie zalecamy karmienia piersią,
ale kobiety, które mają niewykrywalną wiremię, podejmujemy i proponujemy im karmienie piersią. Podejmujemy ten dialog, dajemy możliwość decyzji. Przy czym badania kliniczne, które lubią wszyscy, wyniki pokazały, że w Szwajcarii, gdzie proponuje się karmienie piersią kobietom, nie mają zakażeń wertykalnych już w tej chwili. Proponuje się kobietom zakażonym, skutecznie leczonym, żeby karmiły piersią. I porównano, okazało się, że decydują się na to karmienie wyłącznie kobiety, które już dłużej chorują, więcej wiedzą o swojej chorobie, niż te, które chorują krótko, są krótko leczone, nawet jeśli są leczone skutecznie w czasie ciąży, to te się nie decydują. Publikacje i piśmiennictwo służy tym oczywiście. A jak z zakażeniami noworodków, wtedy po karmieniu piersią są jakieś? Oczywiście, że są i już mówię, robimy tak, że i takie są zalecenia polskie także. Polskie są jeszcze bardzo ostrożne, tak odpowiem. Ale w przyszłym roku będą już lepsze. Znaczy wiem, kto jest autorem. Więc tak, na razie jest to tak, że kobieta może rodzić siłami natury, bo ma niewykrywalną wiremię. Potem dziecko ma być umyte jednak, ale później ma mieć kontakt z matką. I ponieważ proponuję, jeżeli decyzja jest podjęta wspólnie z lekarzem zakaźnikiem i omówiona z mamą, to ma karmić piersią, no to jest przestawiane do piersi, żeby laktacja mogła być pobudzona. Następnie kobieta powinna być badana raz w miesiącu, regularnie musi mieć ocenianą wiremię. W trakcie karmienia musi mieć wsparcie laktacyjne, czyli musi być edukator laktacyjny, osoba, która będzie wspierała. Następnie pediatra w naszych warunkach, w Warszawie odpowiem, jak to wygląda, że to jest pediatra głównie z naszego ośrodka, czyli dojeżdża do nas po 2 tygodniach, żebyśmy zobaczyli, tak naprawdę, żebyśmy sprawdzili pierwszą morfologię. Może ją zrobić również w rejonie, tą pierwszą morfologię, ale żebyśmy ocenili dziecko i żebyśmy mogli odpowiedzieć, czy są wskazania do kontynuowania dalej profilaktyki po tych 2 tygodniach, czy nie. Jeżeli tak, to 4 tygodnie i 1 lek retrowir podaje się wtedy tylko. Niemcy już w takim układzie w ogóle nie dają, Szwajcarzy dają profilaktykę. Ten retrowir na 2 tygodnie myślę, że zostawimy. Mama ma być cały czas leczona, ma się jej nie zmieniać terapii. Kolejne badanie wykonujemy, jak dziecko ma 6 tygodni i następne badanie w 3., 4. miesiącu i 2 miesiące po zakończeniu laktacji. I badania, które, jeżeli jest tak prowadzona, a matka ma co miesiąc regularnie kontrolowaną wiremię, to nie ma powodów i wtedy nie ma zakażeń. Jeżeli stwierdzi się, że wiremia w trakcie karmienia wzrosła, to jest to odstawianie od piersi natychmiast, bo wiemy, że to znaczy, że coś jest nie tak z leczeniem. Czy jeszcze miałyście jakieś pytania? To pytanie o kontakt skóra do skóry miałam, ale jak rozumiem, to... Znaczy, najpierw umyć trzeba niestety noworodka, czyli trochę inny kontakt skóra ze skórą niż to, co jest dla kobiet zdrowych. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to odniesienie się. Ja przepraszam się, jeszcze, mam pytanie. Chwila, tylko chciałam jedną rzecz powiedzieć. Bardzo dziękuję za to odniesienie się, dlatego że myślę sobie o tym, że to poukładanie i po prostu pani profesor merytoryczna wiedza, to jest coś bezcennego, z czego możemy tutaj czerpać. Wiem, że jest pytanie z sali, a jeszcze chciałaś się, Magda, odezwać. Tak, chodzi mi o informowanie dziecka w wieku 11 lat. Ja zostałam poinformowana przez matkę zastępczą w tym wieku i szczerze nie obchodziło mnie kompletnie, co to jest HIV. Kompletnie. I większość dzieci w tym wieku to nie obchodzi. Po prostu wiedzą, że biorą leki, które ratują życie, owszem, ale HIV w ogóle myślę, że nie chciałaby się pani dowiedzieć w wieku 16 lat. Ja rozumiem, że wiedzieć, że jest choroba, że trzeba brać leki, tak, ale ta wiedza kompletnie mi nie była potrzebna, że nazwa choroby w ogóle. Nie zadaję pytania wiek inicjacji, ale myślę, że trzeba umieć, napisałam około 11 roku życia. To jest tak, że trzeba mieć jasność i wiedzieć, czym się dzieci interesują, na co zwracają uwagę.
I tak naprawdę i tak nie przeżyjemy, znaczy nie przewidzimy, kiedy będą chciały mieć pierwsze kontakty i pierwszych partnerów. Na pewno powinny wiedzieć, zanim się to wydarzy, i na pewno powinny wiedzieć, że jeżeli są niewykrywalne, czyli muszą wiedzieć o chorobie swojej dostatecznie dużo, to nie grożą zakażeniu partnerem. Jeżeli tego nie wiedzą i się tym nie interesują, to się przestają leczyć i zakażają swoich partnerów. Ja bym tak jeszcze okiem pedagoga i psychoterapeutki dwa słowa, że okej, to jakoś może to nie być to coś, co obejdzie, ale to może i dobrze. Trochę chodzi o to, żeby to przejście do tej wiedzy, jakoś tak sobie o tym myślę, było w miarę naturalne. Nie? To trochę tak jak z adopcją. Mówimy o tym, że dziecko powinno jak najwcześniej dowiedzieć się, że była adopcja, a nie dopiero w którymś momencie, bo wtedy będzie to trudniejsza informacja. Rozumiem dokładnie, tak. No, mnie tak naprawdę zaczęło interesować właśnie w wieku 16 lat, co to jest HIV. Tak naprawdę. Znaczy tak, ale jeszcze przy leczeniu chcemy, byłam żeby cały czas skutecznie leczona. Brałam sama leki. Pani brała leki? Tak, sama brałam leki. I nie sprawdziła pani nazwy, na co nie, one nie są. Sprawdzałam, nie miałam takiej potrzeby. To pani nie miała, inne dzieci mają. I stąd muszą wiedzieć, bo będą wiedziały, że opiekunowie unikają tematu, który jest tematem tabu i groźnym. Ja widzę, że Joanna się po prostu domaga biegiem głosu. Przepraszam za zabieranie czasu antenowego, ale mam trzy krótkie pytania, najwyżej do kuluarów się przyniesiemy. Pierwsza kwestia, najbardziej beznadziejne pewnie pytanie, czy nie można podgrzać mleka, żeby zabić w nim HIV-a? Do jakiej temperatury, skoro wiemy, jak on ginie? Drugie pytanie o Joanna, leki, które... Jeszcze raz pierwsze pytanie, szybciutko. Nie ma sensu, bo te wszystkie wartości, które są w mleku powyżej 56 stopni nam zginą. Dziękuję za odpowiedź. Drugie, bo to moja młodzież pyta, tak samo jak czy jak się przetnę, to jak sobie utnę rękę, to się nie zakaże HIV, nie? Bo to są pytania od grupy młodych ludzi. Tak, okej. Drugie pytanie to... Na ile leki przenikają do mleka i na ile, jak wygląda ich toksyczność, tak? Jeżeli mówimy o kwestii niewykrywalności i terapii. No i co z bankami mleka, jeżeli chodzi, no ja wiem, że mówimy o karmieniu piersią. Natomiast jeżeli mówimy o wartościach samego mleka, czy też jak wygląda kwestia dotycząca banków mleka, które coraz bardziej są popularne? Dziękuję. Dobrze, czyli tak, przenikanie leków do pokarmu, owszem jest, ale nie osiąga, znaczy osiągają niskie bardzo stężenia i jest bezpieczne. Są leki, które są bezpieczne i wiemy, co można dawać i jak leczyć ciężarne, żeby nie zmieniały leczenia w czasie karmienia piersią. To pani profesor, przepraszam, to skąd to zagrożenie i jak gdyby niezalecanie? Czy tu chodzi o to, że jeżeli ktoś ma niewykrywalną wiremię, to czy jest i tak ryzyko, że dojdzie do transmisji? Bo skoro mamy niewykrywalną i są płyny ustrojowe, które i tak są bardziej zakaźne niż mleko kobiece, wiem, że to jest indywidualna czy kwestia. Czy może się zdarzyć, że dojdzie do zakażenia? Może się zdarzyć, dlatego że, znaczy, że kobieta może nie mieć dobrego wsparcia i może zapomnieć o wzięciu leków. I jeżeli tak będzie, bo będzie przemęczona, bo będzie niewyspana, bo nie będzie miała odpowiedniego wsparcia w domu, jeśli będzie zapominać o lekach, to będzie miała na pewno wirusa, stąd ta kontrola częsta wiremii raz w miesiącu. Wirus w pokarmie jest obecny i to nie łyka, nie chodzi o połknięcie wirusa, tylko chodzi o to, że ten wirus przeniknie do na przykład uszkodzonych jelit, gdzie mogą być, może mieć biegunkę dziecko, dlatego ma to być wyłączne karmienie piersią, bez dopajania, dokarmiania niczym innym. Zalecany czas to jest 4 do 6 miesięcy karmienia. W tej chwili jeszcze nie wydłuża się tego czasu, nawet w Szwajcarii około pół roku to jest. Aczkolwiek oni już, ponieważ oni mają bardzo bogaty ten program, mają no, bogaty kraj, gdzie mogą kontrolować dużo różnych rzeczy i stąd są również już takie dzieci, które są karmione powyżej roku przez matki HIV+, ale no, to jest co miesiąc badanie, cały czas nas nie bardzo na to stać. Wykonujemy u dorosłych normalnie badanie 2 razy w roku wiremii, więc jest to ogromna różnica. Coś jeszcze było? Banki mleka.
Banki mleka, jest ich coraz więcej, ale na razie dostarczają mleko wyłącznie dla wcześniaków, które tego potrzebują bardzo, i pozostałe dzieci, dla pozostałych nie ma po prostu, więc nie możemy mówić o tym, żeby karmić dzieci HIV+. Dzięki. Czy jeszcze jakieś pytania z sali? Dobrze. Na przerwie obiadowej zapraszamy w okolice schodów. Czeka na Was tam niespodzianka dotycząca kampanii Niewykrywalne. Świetna informacja na koniec prawie, że. Pani profesor, bardzo dziękuję za obecność, za głos, i Magda, Tobie za obecność i za Twoją twarz, która nadaje opowieść indywidualną tematowi HIV. Maria, Tobie za wszystko, za pomysł, Państwu za obecność. I generalnie, proszę Państwa, temat zaopiekowania dzieci i młodych osób po śmierci Krysi Sokołowskiej niestety zaczął kuleć. Dominika, nasza Soćko, próbowała to ogarnąć. Trochę Maciek Nazarewicz w Społecznym Komitecie próbował to ogarnąć. Były spotkania, ale coś tutaj nie zadziałało i myślę, że to jest szalenie ważne. Słuchajcie, tych dzieci jest garstka, ale każde jedno dziecko to jest ważna historia. I ja myślę, że jako środowisko musimy też się zastanowić, co możemy zrobić, czy reaktywować, czy jakąś inną formułę. Ja byłam na jednym obozie, tak, dla dzieciaków z HIV, proszę Państwa, i to było dla mnie wstrząsające przeżycie, bo te dzieci mieszkały w potwornie brzydkim, starym, śmierdzącym ośrodku, w których, bo nikt nie chciał tych dzieci do swojego ośrodka. I to był 2000, nie wiem, 12, 13 rok. Jeszcze żył Artur Lutarewicz i to było jakby to spotkanie. I to było dla mnie, powiem Wam... No właśnie, więc jest to możliwe, tak, dokładnie, Krysia była tutaj tą twarzą i myślę, że wróćmy do tego tematu, nie? Dziękujemy bardzo w takim razie Państwu i zwalniamy.